Dźwiękowiec zaliczył zgon, także dzisiejsze dźwięki będę robił ja sam. Dzień dobry! Tak całkiem poważnie, to wcale on nie zaliczył zgonu, robi sobie tylko z was jaja. A nawet mam dla was bardzo niemoralną propozycję. Jeżeli ktokolwiek z was napisze: Mateusz, cholera jasna, posprząta tej bałagan tutaj i osiągnie 50 łapek w górę, macie to jak w banku, że to zrobię. Widzicie? Nawet mama, która przychodzi do pokoju mówiąc: cholera jasna, posprzątaj ten pokój, nie działa. I to wy jesteście tutaj motorem napędowym. Przechodząc do tematu, który sobie na dzisiaj zaplanowałem. Obiło mi się coś o uszy, że niektórzy z was pisali jakoś tak niedawno całkiem egzaminy gimnazjalne, prawda? I nikt nie poczuł się do odpowiedzialności, żeby mi napisać, jak wam poszło. Jakby to Jarosław Kaczyński powiedział: wstyd i hańba. Ale Mateusz to człowiek współczujący i miłosierny, daje wam drugą szansę. Napiszcie w komentarzach, jak wam poszło. Szczerze powiedziawszy, to od niedawna zastanawiało mnie, jak to teraz wygląda w gimnazjach. I nie mam tu oczywiście na myśli, iż gimnazjaliści walą się jak domy w Afganistanie, co zresztą jest nieprawdą. I jak wygląda ta cała reforma w gimnazjach, bo ja tego totalnie nie ogarniam. Fuck yeah. A co najlepsze? Egzaminatorzy myśleli, że przechytrzą gimnazjalistów i zrobili wielkiego babola. Jak zresztą wiecie, teraz kończę technikum. A co usłyszałem o studiach? Na studiach to będzie fajnie. Pierwsze domówki, pierwsze imprezy, pierwsze kobiety. Ta, ale to chyba opis gimnazjum. Ja już się gubię w tym całym świecie, po prostu się starzeję. Dobra, to my się widzimy tradycyjnie za 70 łapek w górę. Pamiętajcie o tym burdelu i o komentarzu. Trzymajcie się. Na razie.